noga. Kochane moje dzieci i starszaki też. Jeszcze raz powtórzę. Próbną ewakuacją sprowadziliśmy młodzież tutaj na boisko, aby podsumować nasze działania tygodnia bezpieczeństwa. Jest to taki dobry okres, ponieważ zbliżamy się do zakończenia roku szkolnego, więc możemy podsumować pewien zakres wiedzy, którą zdobywaliście od września, jak również drugi dobry, sprzyjający okres to jest fakt, że zbliżają się wakacje, w związku z tym będziecie bardzo często sami spędzać czas. Nie daj Boże, ale mogą się zdarzyć różne przypadki, różne wypadki. Dlatego też w czasie tego tygodnia poznawaliście zasady i ruchu drogowego, i postępowania w razie nieprzewidzianych różnych sytuacji. W czasie tego tygodnia odbyliście wiele spotkań z policją, ze strażą pożarną. Mieliście taki dosłowny, indywidualny kontakt z tymi służbami, które wspierają nas w czasie, kiedy coś złego się dzieje. Klasy pierwsze uczestniczyły w spotkaniu profilaktycznym, które wskazywało na to, jak człowiek, młody człowiek powinien spędzać wolny czas, żeby nie popaść i w kolizję z prawem, jak również, żeby nie ulec uzależnieniom, które coraz częściej młodzież dotyka. Odbyły się w czasie tego tygodnia konkursy, sprawdzaliśmy waszą wiedzę. Nasze drużyny zarówno ze szkoły podstawowej, jak i z gimnazjum reprezentowały naszą szkołę w konkursie Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Odnieśliśmy sukcesy, zwłaszcza ogromne brawa należą się drużynie ze szkoły podstawowej. Bardzo proszę o ogromne brawa. Naszych nauczycieli, ale przede wszystkim chciałam podziękować pani Ewie Syrek, panu Piotrowi Siwkowi i wszystkim tym, którzy pomagali w pracy. Bardzo bym prosiła moją kochaną młodzież o to, żeby nie przynosiła mi wstydu. Ona pierwsza dotarła do naszego podstawowanego i jako pierwsza udziela pierwszej pomocy. Policja zabezpiecza miejsce wypadku i odsuwa osoby, które są niepotrzebne przy poszkodowanym. Mam nadzieję, że zaraz przyjedzie kareczka pogotowia. Nasza służba zdrowia. Wasz kolega uległ wypadkowi, został zabezpieczony, spadł z roweru. Jest podejrzenie urazu kręgosłupa szyjnego. Stan stabilny, pan mówi do straży pożarnej. Tak, straż pilnuje, żeby nie uległ zmiany parametrów. Mamy karetkę. Mamy teraz zespół ratownictwa medycznego. Pani doktor teraz. Pani doktor teraz sprawdza wszystkie parametry. I teraz pacjent będzie zabrany do szpitala. Teraz
Policja i straż i pogotowie razem ze sobą współpracują. Muszą się wymienić tym, co mają informacjami, jakie uzyskali po wypadku. Policja sprawdzi, dlaczego to się wydarzyło i sprawdza, jaka była przyczyna tego wypadku. Jak wygląda, to wszyscy widzicie, jest czerwony. Fajny kolor, podoba wam się? Fajnie. A wiecie, do czego służy taki samochód może? W ogóle wiecie, co robią strażacy? Tak, a co robią strażacy? O proszę. Gaszą pożary. A jeszcze co mogą robić? Daj to wrzucę panu. Na którym na przykład widać, że jest zawał. Oprócz tego, tam jak podejdziecie od strony drugiej, jest jeszcze taki mały aparacik. To się nazywa respirator. A respirator, to też z filmów znacie, to jest taka maszynka, która pomaga oddychać pacjentowi. Chodź tu do mnie! Przesuńcie się.